Pompeją. Jesteśmy na dachu katedry w Maladze. Taką sobie wycieczkę zafundowaliśmy. Zwiedziliśmy już wnętrze, a teraz weszliśmy na poziom wyżej. Jak możecie zobaczyć, katedra jest w stylu renesansowym. Stanęła w miejscu dawnego meczetu po rekonkwiście Malagi. Oczywiście najłatwiej zrobić to, zniszczyć jedno miejsce kultu i zastąpić innych. I jak można tu zauważyć, na obrazku, który Wam pokazuję późny, katedra nie została ukończona. Te kopułki, które widać, to są, no właśnie, kopuły nawy głównej i nawy bocznej. Te dookoła tutaj to są kopuły ambitu. Pokaż te dookoła małe. O, to jest ambit, czyli takie obejście ołtarza głównego. Tutaj mamy kopułę nad ołtarzem głównym, kopułę nad skrzyżowaniem naw, no i nawa główna, dzwonnica. Wieża jest tylko jedna, miała być oczywiście symetryczna, ponieważ renesans kochał symetrię, ale druga południowa nigdy nie powstała. Ta powinna stać. Obchodzi się na dachu, na wycieczce cały dach dookoła. Widać super Malagę, widać port. Może Śródziemne. No i niezbyt interesujące hotele i budynki, aczkolwiek niektóre budynki są bardzo ładne i takie w stylu mocno andaluzyjskim, a tam macie zamek, czyli Alcazar. A tu miał być taki dach jak nad stodołą, dwuspadowy, ale nie ma. Bo pewnie nie pada tutaj deszcz, więc ten dwuspadowy dach nie jest im za bardzo potrzebny, więc zostawili